Cześć, z tej strony Nikola, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Metoda na 5. To znaczy, że dziś nauczymy się kolejne 5 słów. Tak się składa, że przygotowałam dla Was 5 przyimków w zdaniu już. A więc zaczynamy od pierwszego zdania i to będzie Ich sit an der Tafel, czyli mówimy tutaj o słówku an, czyli an der Tafel, ja siedzę przy stole. Słowo numer 2 to nast. Nast, czyli obok. I teraz użycie w zdaniu. Hij zit naast haar. Czyli on siedzi obok niej. Słowo numer 3 to op. Op, czyli na. I na przykład op je hoofd. Na twojej głowie. Bądź op de tafel. Czyli na stole. Słowo numer 4 to znane wam zapewne. Tot. Czyli do. I takie tutaj możemy odnieść do czasu. Tot twej uur. Czyli do godziny drugiej. I ostatnie, też związane z czasem. Over. Czyli po. I nie tylko z czasem, tak? Ale tutaj, jeśli już mówiliśmy w poprzednim zdaniu o czasie, to tak skojarzyłam od razu, żeby Wam tutaj ułatwić. Załóżmy, że powiemy bardzo prosto, krótko, czyli 10 minut po drugiej, wtedy powiemy 10 minuten over 2 uur, tak? Oczywiście pełnym zdaniem mówimy het is i mówimy, co się dzieje, tak? Czyli jest o sytuacji, tak? Związanej z czasem. Ale jeśli chcę bardzo w skrócie powiedzieć, to też tak możemy powiedzieć. I wtedy mówimy, jeśli minut jest po danej godzinie, mówimy po prostu over. A więc 5 słów na dziś. Jakie to słowa? To an, nast, op, tot and over. A więc życzę Wam miłej nauki i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Duch!